Dzień dobry, sobota 25 listopada. Proszę bardzo, dzisiaj się witamy z naszymi króliczkami. Panowie, proszę bardzo, czekają na śniadanko. Ale zanim śniadanko, to jeszcze mała informacja, jaka sytuacja za oknem. A za oknem, proszę bardzo, miejscami błękitne niebo, próbuje się słońce przebić. Trochę śniegu nasypało, ale temperatura, jak widzieliście w aplikacji, 1 stopień. A u nas na balkonie stopni też cały jeden stopień. Proszę bardzo, a tu w tle Marzenka, dzień dobry. Dzień dobry. Coś się kroi, a kroją się pieczary. Co się z tego wykroi, to ja nie wiem. No już wszyscy chyba wiedzą, jak jest patelnia, są pieczarki, no to jeszcze smalcu brakuje. Może być omlet. Nie. Też dobry pomysł. Tego to nie było już dawno. Dawno. No nie wiem. Miała być jajecznica planowa, ale nie wiadomo, czy omletu nie będzie. No właśnie, właśnie. A ja bym zjadł omlet, ci powiem. Tak? To no. Zrób. No i dobrze, i zrobię. A tu już proszę przygotowane ścianko dla króliczków, ale niestety jeszcze zimne, więc trochę trzeba będzie poczekać, panowie, na ścianko. Już przybierają, tupają. George nerwowy ogólnie. One nie będą z tego zadowolone. Nie, trzeba, ale przez tydzień nie jadł takiego mokrego, a one też muszą mieć jakiś czas mokre. Ja jestem bardzo ciekawa, jaka będzie reakcja na takie śniadanie. No to zobaczycie za chwilę. Gdzie jest moja kurkuma? Z imbirem, kurkumą. Złota woda. Cytrynem. Cytryną. I miodem, jest przepyszna. Bardzo dobra. Starałam się, ale jednak znowu kurkuma trochę przebiła. No to było pomarańczowe. No, bo tu właśnie dałaś cytryny, nie? Ale mówię, że za. Ja wiem. Tak. To ale to bardzo... cytryną by szło wymyć ten. Cytryna, tak, ona rozjaśniła zupełnie te. Ale pyszna jest ta woda. I piję ją tylko w weekend, no bo wtedy sobie mogę tam... A gdybyś przygotowała wieczorem i na rano? Można, ale właśnie fajne jest to, że ona jest taka delikatnie letnia. Taka ciepła właściwie, nie? No, smacznego. Dobra, to ja słuchajcie, robię puszystego omleta. Tak, bo Marek stwierdził przed chwilą, że on wie, jak zrobić żeby, takiego puszystego omleta. No to ja mówię, proszę. No i będę robił, spoko. Siadanko dla panów i widzimy się już za chwilę. I widzimy się za chwilę, a wam życzymy miłego weekendu, miłego dnia, miłej soboty. I co już przygotowania do świąt chyba, nie? Bo w przyszłym tygodniu startuje grudzień. No a ja wczoraj zapomniałem o tym powiedzieć, o tych skokach. Słyszałem tyle razy i potem gdzieś mi to umknęło. No bo ty się ogólnie nie interesujesz, nie? Tam skoki. Kolejne. Kolejne 4 miesiące. Nie. A po skokach co przyjdzie? To siatkóweczka. Olimpiada będzie, no, olimpiada w Paryżu będzie, wiesz? Ale olimpiada dopiero w latem, a do nie, tego czasu? Nie, już w kwietniu chyba coś, zaraz ci... No. W kwietniu olimpiada? Zaraz, nie wiem, mam teraz taki mentalny. No, chyba będą w kwietniu piłka, siatkówka. A to ja nie wiem, bo to... Liga Narodów, Liga Mistrzów. Ale słońce. No i popatrzcie, jednak słońce wygrało. Składniki gotowe, pokrojone, tu już się coś wrzuca. Pierwszego na patelnię. Pieczary. Troszeczkę pieczarek, ale zobaczcie, co tam jest w tym naczyniu. Ubite pięknie jajka. No, można robić biszkopt. No można by było nawet. Ale ja jestem ciekawa tego dzieła ja Marka. Nie, patelnia nieco ma, wiesz? Możliwe, że jest za mała patelnia troszeczkę, ale nie, to one osiądą, wiesz? I fajniej się wtedy będzie to... I grube będzie, nie? Tak, ewentualnie przewracało. Szczypiorek pokrojony. Bardzo pieczarkowe? Nie no, nie tyle, żeby można było to przewrócić, bo ci się później, wiesz, rozwali. A to z podrzutem będzie przewrót. O nie chcę tego widzieć. Sufit gotowym. Ale chciałam zwrócić uwagę tylko na to, jakie Marek ma ekodeseczki do krojenia. Wszyscy wiedzą, niektórzy to krytykują, niektórzy to chwalą. Bardzo fajny patencik. Na papierku sobie kroicie, potem to wyrzucacie. Nie myjecie. Oszczędność wody. I ja wam powiem, że czuję się trochę nieswojo teraz, bo zawsze w weekendy robię śniadania. Tymczasem, wiecie, Marek parzył, stwierdził, że ma pomysł i zrobi inne dzisiaj śniadanie. Chcesz kiełbaską czy bez? Nie no, może być bez. Ja bym wolała bez. A to teraz działka bez na bez, jak jest zima. Bez. Bo żeby były pieczarki. No naprawdę, fajny pomysł. Ja wam powiem, że my po prostu, w sumie to jest takie monotonne u nas, bo my faktycznie te weekendy to mieliśmy ten jajecznicę, ale to jest takie nasze tradycyjne weekendowe śniadanie.
bo w ciągu tygodnia, wiecie, na to nie ma za bardzo czasu. A jak ten omlet wyjdzie, to ja już wiem, kto kuchnię przejmie w weekendy, tylko jest jeden mankament. Trzeba długo czekać na takie śniadanie, ale to można sobie z tym poradzić. Będziemy szanownego pana kucharza wcześniej wybudzać. Na patelnię trafiły właśnie pomidorki. Bardzo ładnie to wygląda. Widzę, że na dosyć rozgrzanym... Tak, musi być, wiecie, mocno. Musi być moc, tak? W życiu musi być zawsze moc. Nie ma mocy, nie ma życia, dziękuję. Ojej, aż tak? No to może króliczkom dajmy coś. Ojej! No faktycznie... No. Proszę, jaki omlecik będzie. No ciekawe, zobaczymy. Teraz chyba go przykrywasz, tak? Nie, nie, bo to by się ugotował. Aha, ugotowałby się, Jestem ciekawa, jak to wyjdzie, na pewno wam pokażę. Najwyżej zrobimy z tego puszystą jajecznicę. Nie no, będzie omlet w kawałkach, nie? Ale bardzo ładnie się prezentuje, no. Ta piana jest ubita, ta piana. Właściwie te jajka są ubite, tak? Że, no super piana. Dobra, to i czekamy. Proszę, moja deseczka. Deseczka ląduje w kibelku, a my czekamy na pyszne śniadanko. Już jestem głodna i to bardzo. Teraz jest przyciszony. Tak? No. Tak się prezentuje dzisiejszy omlecik, proszę bardzo. Puszysty, za chwilę go przełożę na talerz, to wam pokażę, jak będzie się... prezentował w przekroju. Także bierzemy się za jedzenie. Jest! Moja monsterka puściła. Troszeczkę ją podleję. Ale wielki ten liść, nie? A były trzy, nie? No tak, a są cztery. No. No właśnie o tym mówię. Tak. Ja nakładam marzence i jemy pyszne domowe omlet. No przepis na omlety to by było słabe już, nie? Nie no. Chociaż. Najprostsze rzeczy ludzie czasami mają problem. No właśnie, to też trochę. Albo nawet nie tyle, że nie znają, ale że nie jedli. Bo znam takie osoby, co wiele rzeczy nie jadły w swoim życiu. Ale zanim omlecik, to jeszcze panowie, proszę bardzo. No i ciekawy jestem. Marzenka twierdziła, że nie będzie szału. No mogą nie być zachwycone. O, rób to już podleciał. Czarzuś. George. George to ma... Róbcie sobie wcina, proszę, jak suwa. Pietruszeczka. George, już chodź na śniadanko, no bo rób, że ci wszystko zje. Nie rób, cio? George to jest, wiecie. George to jest George. Najpierw przyszedł tu, połaził, pomędził. A teraz co, nie idziesz na śniadanko? No. Dobra. Proszę bardzo. Omlecik przełożony, przekroju, taki. Także smacznego. Jeszcze idę teraz do sklepu, bo wczoraj zapomniałem kilku rzeczy kupić. Bo wiecie, to na szybko, tu. A potem jak już będziemy wracać, to nie wiem, czy będziemy wracać późno, czy będziemy wracać wcześniej, bo zależy, jak to tapetowanie pójdzie. No i dużo osób pisze, żeby pokazać, jak to się będzie tapetowało. Oczywiście wszystko będzie pokazane, co i jak. Sam jestem, powiem wam, ciekawy, bo tak jak już ja mówiłem, tapetowałem w życiu nieraz. Ale takie wąskie, wiecie, półmetrowe, 60 cm rolki. Ale żeby 1,35 m to jeszcze nigdy. I to mnie trochę najbardziej przeraża. To mnie najbardziej przeraża. Ta szerokość, ale myślę, że jakoś damy radę. No. A teraz małe zakupy. Płyn do sraczyka, bo już niestety nul. Pusto wszędzie. Marzenka jeszcze chciała, żeby kupić mandarynki. Kawę sypaną, bo już się niestety skończyła. A jak wiecie, Marzena pije nie tylko z ekspresu, ale też lubi takiego tak zwanego sypańca, zaparzańca. I widzę teraz, ja chciałem coś, że tu kuchnia napisała, więc to nas, jak widzicie, czarno, śniegu nie ma, coś tam posypuje, ale to wiecie, przy tej temperaturze to wszystko zejdzie. Natomiast wy podsyłacie zdjęcia i powiem wam, w niektórych częściach kraju, na przykład na północy, bajka po prostu, bielutko, wszystko ładnie zasypane śniegiem. Ja wiem, że dla kierowców, czy dla osób starszych to jest tak porażka, nie lubię tego. Natomiast wiecie, tak wizualnie to wygląda wszystko pięknie, no, a tu... Jest jak jest. Niektórzy nawet tam zazdroszczą tego, że u nas nie ma śniegu. No bo wiecie, trochę wygodniej się żyje, nie? Nie trzeba auta odśnieżać, nie trzeba uważać na chodniku, bo nie ma ślisko. Także wszystko ma swoje plusy i minusy. No ale myślę, że zima i tak, czy chcemy, czy nie, to nas dopadnie. Tak samo jak upały letnie nas dopadną. Więc życie się toczy. Jeszcze mi się przypomniało, jak pojedziemy na mieszkanie tapetować, to muszę odebrać paczkę, ponieważ przyszła taka zarąbista żaruba do tej nowej lampy kolorowa. Można regulować też kolory, ale kształt ma, przynajmniej z tego co widziałem w internecie, bo na żywo jeszcze jej nigdzie nie widziałem, że tak powiem, sklepa, po prostu obłędny, to wam też pokażę.
Może jak się uda nam wytapetować tą całą ścianę, to pokażę ją na tej lampie, znaczy na lampie. W lampie, jak będzie wkręcona, jak się świeciła, także to zobaczymy. No to tak, jeszcze taki mały update, bo mi się teraz przypomniało. Sprawdzam szybko SMS i tam paczka do odbioru. Patrzę na mandarynki, no to wyglądają średnio, ale tu ktoś zostawił taki koszyczek. Prezentują się ładnie. Nie wiem, czy będą dobre, ale zaryzykuję i wezmę. Chcę tylko muszę sobie jeszcze koszyk zorganizować, bo powiem wam, ciężko będzie bez koszyczka. A co tu ciekawego? To słodko samo. I tutaj na zakupy po kawę. Opa. Jeszcze rzut oka. O, króliczką by koperek warto było kupić, ale koperku chyba już nie ma. No, albo cały wysprzedany, albo po prostu nie było. Tu troszkę w domu jest, jeszcze jedynie białą bym ciął, ale białe, znaczy w korzeniu, sorry, białe, teraz wiecie, to wchodzę. Co tu jest? O, pietruszka. No, weźmy taką jedną pietruchę, co się przyda, panowie też sobie. Dobra, to teraz szukamy płynu do WC, ale jest jakiś niebieski. O, tu jest, ale to jest ten, to nie. Dobra, wezmę ten ostatecznie, chociaż powiem wam, że go jeszcze nigdy nie miałem. To jest zwykły morski, dobra, spróbujemy taki. Jeszcze kostki takie do spłuczki, ale nie wiem, czy kostki są. Chyba nie ma. No nic, bez tego się jakoś obędziemy. Dobra, kostek nie ma, przynajmniej ich nie widzę. Może byście zauważyli sobie życie. Idę po kawę dla Marzenki i wracam do domu. Proszę, jak pięknie słońce świeci. Jedziemy działać. Plan jest taki, że najpierw musimy sobie wszystko przygotować. Tam podłogi trzeba umyć, nie? Dokładnie. Jak tapetę będziemy rozwijać, to wtedy wiesz, będziemy mieć ślady pamiątkowe. Tak, najpierw odstawiamy córkę. Tak, córkę odstawiamy, a potem jedziemy. Znaczy ja już jadę tam, wiecie, wszystko przygotować. Nie mogę, słuchajcie, za bardzo rozgrzać pomieszczenia, ponieważ nie może być za ciepło, z racji tego, że klej by się od razu suszył, więc musi być tak temperatura, no, przyjemna. Ale rozpalić na pewno rozpalę, bo zanim się jeden rozpali, to będzie idealnie, nie? Żeby to się potem przynajmniej dobrze wszystko suszyło. Także działamy. Ja jestem cały w emocjach jak na grzybobraniu, także no zobaczymy, co z tego wyjdzie. A auto, proszę bardzo, lekko jeszcze jakieś pozostałości śniegu się ostały, ale trochę było, to jak to ściągałem. No wiesz, to tak jest jak pod chmurką, nie? Także jest dobrze. O, ale jaki piękny widok, matko. Jak tak patrzeć na nie... A jeszcze odnośnie zasłon, bo dużo osób się tam właśnie pisze w wiadomościach, jaki kolor, czy ten jasny, szary, czy ten ciemny. Też wiele osób pisało, żeby wejść w berze i wczoraj zamówiliśmy nowe próbki w berzach. Ciekawe, tak, co przyjdzie. Bo ja też do szarego to nie. No bo też mogą mnie przekonać. Bo właściwie się zastanowimy, to szarego tam nigdzie nie ma, nie? Już teraz. Bo kiedyś był, powiem wam. Jeszcze przed malowaniem. Sufit był szary i ściana była szara. Ale teraz to się wszystko pozmieniało. Natomiast na pewno welur, nie? No raczej tak. Teraz tak w taki wyjdziemy. Ale zobaczymy, jak przyjdą te próbki. Jaka będzie tam, wiecie, też odcień, bo to tak... wiecie, na ekranie to nie widać tego, tak, nie? A jak na żywo dotkniecie, pomacacie. No to wszystko jasne. Żarówka odebrana, a jeszcze co to wiecie, pamiętacie, kiedy to przedwczoraj, nie? Przyszedł ten, miała przyjść ładowarka USB do gniazdka, a przyszedł jakiś ściemniacz inteligentny. Sytuacja się wyjaśniła, sprzedawca napisał, że faktycznie doszło do pomyłki, widocznie monitoring mają, jak pakują, bo na magazynie coś tam sprawdzali, chyba że stany sprawdzali. W każdym razie mam odesłać im to inteligentne gniazdko, czy ten ściemniacz, a oni mi przyślą tę ładowarkę. Także sytuacja wyjaśniona, pod kontrolą. O, a tu proszę, komuś śnieg spadł z tego. No jakaś ciężarówka. Tak, ale tego nie było widać. Było widać, mówiłam. Widać. Dobra, jedziemy i działamy. Na miejsce, jak już widać, pościągane są taśmy. Sufit ładnie się prezentuje. Co prawda cienie jakieś są. O, tak lepiej, zdecydowanie doświetlony. Także jeszcze teraz obiad. Na dzisiaj obiad wyjątkowo szybki. Proszę bardzo, to chyba kojarzycie. Przepisik już jest u nas na profilu. Mianowicie to jest przepis na domowy sos myśliwski. A Marzenka tu proszę jeszcze...
Zapoda flaczki. No flaczki to już opisujesz, że gotujesz, wiesz. No, mama mi dała i po prostu już mam takiego... Sacza. Taki ślinota mi się uruchomił, że po prostu jem. Tak, ja też za chwilę sobie jeszcze dołożę porcję, bo głodny jestem ci wyjątkowo. Także smacznego, taki obiad szybki, a potem podłoga, oklejanie taśmą i tapetowanie. Tapeta przycięta. Nie podnoś tego, to ciężkie jak cholera. Podnoszę. Wszystko jest przycięte tak jak trzeba na długość. Teraz to będziemy zwijać w taką roleczkę jak to, tylko będzie mniejsza. Tu już ściana jest w pełni zabezpieczona, jak widzicie. Sorry, bo nie widzicie. O, teraz ta niebieska taśma. Ona odcina sufit, listwy i boki ścian, żeby się nie udziubały klejem. No i teraz smaruję klejem ten pierwszy prostokąt ładnie, wałeczkiem. No i ja idę na górę, staję na tym stoiku. Marzenka gdzieś będzie od dołu tu i będziemy do lasera jeszcze, właśnie laser. Laser trzeba jeszcze ustawić, żeby dokładnie 1,35 m sobie oznaczyć. Tu już jest wszystko przygotowane. Widzicie taka kropeczka. O, dokładnie 1,35 m. Tapeta tam będzie jakieś 3-4 cm, żeby się to ładnie prezentowało, no bo tam jest taka szparka, nie? Nic na to nie poradzisz. No także bierzemy się za montaż pierwszej tapety i w kolejnym wejściu myślę, że już będzie efekt wow, jak ten fragment, ten jeden kawałek zawiśnie na tej ścianie. Oby to nie trwało, wiecie, wieki, bo może być nerwowo, to już wiem, no ale cóż, kawka jeszcze zrobiona, ale zobaczcie w jakim kubku. No tu już święta pełną gębą, na czole mam rozdrapane i wyglądam jakbym był tym, jak się nazywa? No, hindusem. No. Marzena ci przywaliła. Ale Marzena to tylko czasami, wiecie? Od święta. Ale ja tak robię, że nie widać. No, ale tym razem wyszło. Dobra, bierzemy się za robotę, a potem jeszcze będziemy odcinać. Tu już paca przygotowana. Tu jest właśnie gładzik do tapet. Powiem wam, ta tapeta jest tak ostra, że jak się o nią oparłem, to aż mi się wyżynała ten. Taki to jest, takie to otworzyło, nie? Bardzo mocno. Dobra, biorę się, no już przygotowany, działa. Jeszcze nie mówię, że sukces, ale... Nie, no już jest sukces. Działamy z pierwszą. Tu jeszcze widać takie... Nie, bo tam jeszcze dołu w ogóle nie robiłem. Wybrzuszenia. Ale no, jest, widać. I wszystko jest w linii. Dzięki temu magicznemu sprzętowi. Dzięki, Mateusz. I jedziemy dalej. Teraz wygładzamy. Marek, słuchajcie, ja się dziwiłem, że pan, który... Ale spociłeś się. Że się tak pocił. Ja wiem, czemu się tak pocił. No widać, ty, wela ci nawet siadła. No i ja na razie tutaj nadzoruję, ale ja... No, był taki stresik, bo to jest rzeczywiście kawał... Ale bardzo ładnie ci powiem, jak na pierwszą... Tak, mam nadzieję, że jutro ona nie spadnie, nie? Nie chcesz to tak doświetlać. Bo no, jest to bardzo takie nieporęczne. Trudne było to, że ona jest bardzo szeroka. Dalej, ona jest ciężka. I były manewry. Ale słuchajcie, ja jestem bardzo dobrym uczniem, także ja słucham instruktora. Co mam robić? Teraz idź tu, teraz tam przytrzymaj, podnieś do góry, trzymaj pion. No i na razie to wygląda dobrze. Ja mam nadzieję tylko, że to nie, wiecie, nie odklei się. Przyjdziemy tutaj w jakiś dzień. Ale nie. Specjalny klej do tapet jest. To jest taki klej do tapet winylowych, do takich tapet ciężkich. No i mam nadzieję, że się sprawdzi. My nie jesteśmy specjalistami. To jest nasza pierwsza taka tapeta. Nie, Marzena. Teraz to powiedziałeś, żeby podnieść. Ale nie w takich tapetach, Marek. Ten konkretny rodzaj, pierwszy raz. Ale winylowe już kładłem. Tak. Na flizelinie. Na flizelinie, no ale ta jest naprawdę tak nietypowa, tak ciężka, że ja się jeszcze nie spotkałam z taką tapetą. U góry troszeczkę tam jest krzywizna, nie wiem, czy wy to widzicie. Odezwała się teraz babcia Lusia, wiecie, w Marzynce. Że jest dzisiaj, ale niestety tu jest taki sufit, nie? No to jest stare budownictwo, więc tu naprawdę mają prawo wystąpić jakieś krzywizny i niedociągnięcia, bo rzeczywiście no to nie jest od linijki, nie? Ale dajemy radę, już wam pokażę, jak to się ładnie prezentuje. Też będzie to inaczej wyglądało. Pierwszy pas, bo to nie jest pasek. Tapety za chwilę, no, będzie prawie gotowy. I będziemy musieli zrobić przerwę, zobaczymy, bo ja za jakąś chwilę będę musiała już pojechać po Michasie, bo już mi dawała sygnały, że kończą tam te swoje, no, wojaże.
Także no zobaczymy, ale laser się sprawdził, bez niego byłoby ciężko. Naprawdę to wszystko potem człowiek sobie tak do tego dopasowuje. Paseczek widać, jest ekstra, więc jesteśmy pewni, że jest dobrze. Mam niezły aerobik. Dobra, pierwsza tapeta, pierwszy kawałek tapety już jest na suficie. Coś mi się ostrość rozjeżdża. Gniazdko zamontowane. Marzenka na chwilę wybyła. W związku z tym ja biorę się teraz za to okno, tak jak mówiłem. Bo muszę dzisiaj pomalować to wszystko na brązowo dookoła. Z racji tego, że jak będę kładł tapetę, żeby to wiecie, ładnie się potem prezentowało. Ale powiem, że ta tapeta to jest takie twarde dziadostwo. No ale efekt jest ładny. No mnie się przynajmniej podoba. Z daleka wygląda zwykła biała tapeta, no, ale jednak z bliska. Popatrzcie, nie wiem, czy tu się te prążki pokażą. O, coś tu łapie jakieś prążki w cieniu. Tak to się prezentuje. No bardzo fajna. No i wytrzymała. Powiem wam, uszkodzić tą tapetę to się trzeba faktycznie postarać jakimś ostrym narzędziem, bo tak palcami i rękami nie ma opcji. Okno pomalowane, znaczy pierwszy raz położone, jeszcze muszę drugi raz położyć, bo wiadomo, gdzie nigdzie przebija. Długo to nie było tu robione, więc trzeba to ładnie zrobić, także farba przygotowana. A ja w oczekiwaniu na Marzenkę pokażę wam tą żarówkę, o której wspominałem dzisiaj. Tak się oto ona prezentuje. Już ją zaraz otworzę, tylko muszę, wiecie, obczaić co, gdzie i jak. Dobra, gdzieś tu chyba, nie wiem, gdzie się otwiera. Dobra, otworzy ją i się odezwę. Ale się nie nudził. Okno już mam pomalowane pierwszy raz. Faktycznie. Ale jeszcze muszę drugi raz, bo... gniazdko ładnie zrobiłeś. Ach to, ja myślałem, że ty gniazdko mówisz jako, wiesz, mieszkanie gniazdo. Nie, ładnie, nie ładnie. Nie mówię o tym. Elegancko, no to co? Teraz kładziemy drugi. O, pasy. Uwaga, babcia Lusia. O, tam coś jest na ściance było. Tak? No, to jest takie twarde. Jak to mówi, na mnie będzie widać. To się czymś zasłoni. Tam lampa będzie stała, kobieto, kto będzie patrzył po tej. Ale powiem ci, nie ma miejsca, gdzie stanąć. Tak, wszystkie miejsca zajęte na Silesii. No proszę cię, Black Sobota. Na chodnikach. A ja ci zaraz opowiem, co tu mi się wydarzyło. A tu jeszcze proszę. To jest ta lampa. Patrz, jako żarówka. Wow. Tylko ja słyszałem, że ta żarówka ma pewien mankament fabryczny i ona podobno po pierwszym załączeniu w środku się robi cała taka, wiecie, srebrna. To jest jakaś podobno wada. Tak. Ale ona była kupiona normalnie w sklepie. Ale przepraszam, znanym. Co się z nią robi niby? Ona podobno się robi taka, wiesz, taka przydymiona potem po załączeniu. Coś podobno z nią jest, ale nie wiem, czy to prawda, czy taki fake, tylko w każdym razie żarówka jest zacna. Świeci różnymi kolorami. O. Patrzcie. No to co, musimy jest... ją wypróbować. Ale jak wytapetujemy tą ścianę? Nie dotykaj. Trzymasz? Nie. Trzymasz? Nie, no wiesz co? Ładna, nie? No bardzo ładna, tylko ciekawe teraz jak świeci. Za chwilę nie będzie świeciła. Nie, ja się boję. To jest jak na razie największa żarówka, jaką w ogóle mamy w domu. Dobra, to kładziemy drugi pasek. Tak, już można kłaść. Potem trzeci i żarówka. Okej. Okay. Piszecie, że nas nie ma, a jesteśmy, także dzieje się. I już się prawdziwie zadziało. Pierwsza ściana została wytapetowana. Powiem tak. No podoba mi się, bardzo ładnie to się prezentuje. Ale wiecie, kilka tam się znalazło niedociągnięć. Markowi też nie wszystko do końca pasuje. Ale jak na pierwszy raz i na pierwszy raz z taką tapetą, bo ona naprawdę jest bardzo wymagająca, to muszę przyznać, że nie jest najgorzej. Zaraz wam jeszcze tutaj zajmuję się wtyczkami. I tak to się prezentuje. To znaczy, wiecie, z daleka tego tak nie widać. Cała ściana jest wytapetowana. Natomiast tak, gdzieś tu widać łączenie. O, to łączenie, które ja kiedyś widziałam też u nas w mieszkaniu. Może stanę tutaj sobie troszeczkę dalej. Ściana jest wytapetowana. No w dwóch miejscach są łączenia, ale ich za bardzo nie widać. Coś tak skacze. U góry, no przycięcia są też niedoskonałe, że tak powiem na 100%. Naprawdę, następnym razem Marzenka. Nie, naprawdę Marek, trzeba cię pochwalić. A cień rzucam. No i Marek nie jest za bardzo zadowolony z tych... z tych przycięć tutaj przy listwach, no bo rzeczywiście, no jak widzicie, nie jest to równo. I no nie wygląda to za dobrze, więc no pojawił się nowy pomysł. Tak. Bardzo ładnie. Nie chcę być taka duża. Można to uratować
na dwa sposoby. Albo jakimś akrylem, tak? Nie. Nie? A to czym? Albo listwami nowymi. Tak. I to Marek już chodzi, chodził, tutaj nadaje, chyba jednak te listwy zmienię. Albo czy? Listwy. Może stanę tutaj sobie troszeczkę dalej. Ściana jest wytapetowana. No w dwóch miejscach są łączenia, ale ich za bardzo nie widać. Coś tak skacze. U góry, no przycięcia są też niedoskonałe, że tak powiem, na 100%. Naprawdę, następnym razem Marzenka. Nie, nie, naprawdę Marek, trzeba Cię pochwalić, a Cię rzucam. No i Marek nie jest za bardzo zadowolony z tych, z tych przycięć tutaj przy listwach, no bo rzeczywiście, no jak widzicie, nie jest to równo. I no nie wygląda to za dobrze, więc no pojawił się nowy pomysł. Tak. Bardzo. Niech sobie być taka duża. Można to uratować na dwa sposoby. Albo jakimś akrylem, tak? Nie. Nie? A to czym? Albo listwami nowymi. Tak. I to Marek już chodzi, chodził, tutaj nadaje, chyba jednak te listwy zmienię. Albo czy? Listwy. Dobra, dwa sposoby. Albo akryl brązowy. Odpada. Co odpada? Albo nowe listwy, takie białe, te wyższe, które zakryją te nierówności. Zresztą one, wiesz co, będą wbrew pozorom pasowały. Tak, musimy wymienić, nie? Tak będzie. O, gniazdeczko równo z litarą. No proszę, bardzo ładnie. Elegancko. Ja jeszcze chciałam dzisiaj zacząć te ściany przy piecu, ale Marek stwierdził, że no to już jest za późno, bo przygotowanie takiej ściany do tapetowania około godziny, trzeba wszystko okleić równiutko. No tu jeszcze problematyczne będzie... Ale ja ci powiem, to co jest problematyczne się okazuje dobre. Tak, ale myślę, że to sobie ładnie odsuniemy i wtedy wejdziemy tam, nie będzie żadnego problemu. Także myślę, że nawet właśnie, tak jak mówisz, będzie ok. Także na dzisiaj chodzi o tapetowanie. Właściwie plan został wykonany, prawda? Tak. Zakładaliśmy, że ta ściana będzie wytapetowana i tak. Zatem skoro plan został wykonany na dzisiaj, to powoli się będziemy zbierać. Zmywarka właśnie kończy swój program. Zaraz ją rozpakuję. Ogarniemy tutaj troszeczkę. No i Marek, kiedy będziemy kontynuować tapetowanie? We wtorek. We wtorek. Kończymy. Tak, bo w poniedziałek mamy tapetowanie profesjonalnie. Przyjdą to zrobić Państwo u nas w mieszkaniu. Natomiast tutaj podjęliśmy się sami i rzeczywiście powiem Wam, że... No, ale trzeba wziąć jedną rzecz pod uwagę. Tak. Kilka tysięcy masz na plusie za tapetowanie, bo akurat koszt użycia tej tapety jest wyjątkowo duży. Jest wyjątkowo duży, tak. Natomiast ja to przełykam, dlatego że tapetę można myć. Ona jest bardzo trwała, bardzo odporna. Także koniec malowania, jak się ma taką tapetę. No. Dobra. No. Zmywarka zrobione, pakujemy się, jedziemy do domu. Marek przygotowany, zobaczcie, telefon. A, mnie widać. No, ciebie widać. Wkręcona żarówka. No, większa by się mogła. Dobra, która się zowie. Uciekam. No, no, zielono mi. Ale nie widać tego tak. No, ten kolor jest ładny. No, znaczy za bardzo czerwony, tak na pograniczu z pomarańczowym zrób. O, ten jest superacki. A zobacz, jakie są efekty. O. Efekty są po prostu... O, to masz taki. Efekty jest... O, teraz jest super. Jak tak stanęłam teraz na tej ścianie, to jest płonący ogień, jest piękny. A to jest świeczka. Taka typowa funcla. Ale świeczka też ładnie, nawet z tym efektem ma takie mruganie, nie? Bardzo ładna. Znaczy widać żarówkę, nie? Widać tapetę. Czekajcie, nawet nie widać tej struktury. Nie, o, teraz ją widać. No i co? No, mnie się podoba ta żarówka, ale marzęcy powiem Wam nie za bardzo. Nie, podoba mi się, teraz mi się podoba, bo tak, znaczy w sumie, wiecie, ja nie jestem taką gadżeciarą jak Marek, więc dla mnie czy jest taka żarówka, czy jest inna żarówka, to nie... Ale wiecie, tu po prostu trzeba sobie ustawić takie światło, jakie się chce, można zrobić nastrój, o... A jest na przykład, nie wiem, tropikalna wyspa? No, coś tam jest. Są też takie, nie? Chyba. Chociaż... O nie, fiolety nie. Coś bardziej... O, to jest ładne. Takie... Ale czemu? Ten bardzo uspokajający. To? Relax? Taki zielono mi? Nie no, spoko. Także Marek sobie teraz, słuchajcie, siedzi na kanapie, wyobraźmy sobie, i zaczyna zabawę.
No bo to jest zabawa, ale to się raz ustawi, wiecie, jest spoko, nie? No mnie najbardziej się podoba właśnie na tle tej cegły ten taki ogień. Nie, to jest za bardzo czerwony, taki właśnie na pograniczu. O, jeszcze jaśniejszy. Właśnie. No bardzo ładnie się to prezentuje. A teraz jeszcze wyłączymy to źródło światła kolejne. No bardziej jest widoczne. No to teraz trzeba zjaśnić. No bardzo ładnie to wygląda, prezentuje się super. Ja powiem tak, to dopiero będzie efekt końcowy, jak będzie wszystko gotowe. Na razie to jest jakiś, wiecie, pierdół, ale powiedziałem, że pokażę żarówkę, no więc pokazałem. Tak, żarówka jest ładna. W przyszłym tygodniu planujemy finał tutaj w tym pomieszczeniu. Nie wiem jeszcze, jak będzie z tymi listwami, ja bo... Ja się zamawiam. Bo słuchajcie, Marek jednak postanowił, zamawia, już wymierzył. Białe będą listwy, tak jak na tamtym mieszkaniu. A wysokie. Tutaj na tej cegle też? Też. No nie może być tu biała, tu zielona. No ja rozumiem, tutaj, no. Tu, no. Tu już będzie taki chaos, że wiecie. Tu kiedyś w ogóle były dwa rodzaje podłogi, tu dopiero. Tak, tu była podłoga taka jeszcze... Wycina na podsuwie. Pod sufit, tak. Tak jak idzie ten sufit trochę, no ale dobra. Także słuchajcie, my się zbieramy. Tak. Jest 20. Jest 20, zanim jeszcze zajedziemy. Ale mnie się to podoba. Bardzo jest, ładnie. Jak wiecie, tu cała reszta musi być, no bo tak to tu na razie jest. Tak, no ale dobra. Czyli będzie finał, planujemy w przyszłym tygodniu. Jeszcze musimy w tym tygodniu, który nadchodzi, ogarnąć kalendarze adwentowe. No i zaświeciłeś i teraz no, ale zobacz. Ale teraz lepiej cię widać. Efektu nie ma w ogóle. Także w przyszłym tygodniu startujemy od wtorku, bo poniedziałek będzie takim przestojem jeszcze organizacyjnym. Startujemy od wtorku, do czwartku będziemy, to znaczy mamy taki plan. A wiecie, plany często, ale dobra, zakładamy plan, pewien, że się wyrobimy i będzie tutaj zrobione, wtedy ogarniamy kolejne pomieszczenie. I tak jak mówiłam, musimy też zabrać się za kalendarze adwentowe, no bo przecież w przyszły piątek już pierwsze okienko otwieramy. Tak. Marek, a kto zaczyna? Ty czy ja? Nie wiem, będziemy losować. Będziemy znowu papier, kamień, nożyce. Dobra, to ja się pakuję. Właśnie tą zmywarkę już miałam dawno zrobić. Jest, zrobiła się. Wystygnie i jedziemy. Marzenka montuje vloga, a ja oglądałem listwy do akceptacji. No i powiem szczerze, że już wszystko praktycznie jest wybrane. Można by było kupić, ale pojawił się jeden problem. Mianowicie, jakiej szerokości są szczeliny między panelem a ścianą? Bo Marzenka twierdzi, że w jednym miejscu jest więcej niż 1,5 cm, nie? No tak, tak. No i właśnie... żeby to zmierzyć, bo wiesz, listy kupisz teraz, te listy, te tradycyjne... Ja wiem, one są bardzo, one dużo one wychodzą. Są bardzo takie, wiesz, pod ukosa, nie? Natomiast te są bardziej takie... Płaskie, no, 2 cm, nie wiem, 18 mm dokładnie. W niektórych miejscach na podłodze mogą być ubytki tych paneli i wiem, że tam od pieca przy tej ścianie dosyć tak sporo... Ale aż tyle by było. No nie wiem, ale może warto to sprawdzić, zanim się kupi, nie? Tym bardziej, że tanie one nie są, nie? No właśnie. Także jutro trzeba będzie podjechać i zmierzyć, no bo wiecie. Także właściwie można powiedzieć, że wyszło na lepiej niż by się wydawało. Co prawda wygenerowało kolejny koszt, ale... A czemu na lepiej? No ładnie będzie wyglądało. Bo teraz słuchajcie, będzie tak, że listwa z przedpokoju się będzie łączyła z listwą z pokoju i to wszystko będzie takie spójne, jednolite. A teraz było tak, że wszędzie było coś innego, nie? No też. No. Także takie cuda. Niektórzy oczywiście tam pisali, widziałem, że jakoś, że nie będą pasowały białe listwy do ciemnej podłogi. Powiem wam, jak przeglądałem zdjęcia w internetach, no, takie połączenia też są. Więc Marzenka stwierdziła, że to będzie przedłużenie tapety. Ściany. Znaczy ściany, no. Wydłużenie, jak będzie brązową podłogę. No, ale tu jest jasno brązowa, więc ona jest też inna, nie? Wiesz, no co na chodzi? Pewno, ale słuchajcie, tamta jak jest się tak ogląda takie wnętrzarskie różne portale, to naprawdę jest tak różnorodne. Są nawet czarne listwy do jasnej podłogi i jasnych ścian. No ja myślę, że to może dobrze wyglądać. No ja to akurat znalazłem, bo tak na szybko, wiecie, tak. Pierwsze lepsze. No i popatrzcie, jakie ładne połączenie. Tu nawet ściana jest szara, a listwa jest biała, podłoga jest ciemna. No mniej więcej w takiej tonacji jak nasza, może bardziej w czerwień idzie. No i też spoko. Nie, no bardzo ładnie, very good. Nie, ja bym został. Takie białe mogą być ładne. No super to wygląda. I nawet podobny odcinek. Ja wam powiem, coś innego będzie.
Nie? Tak. Tylko, że nie ten model listwy, tylko bardziej, nie, ja tak jak u nas mniej więcej. Coś takiego. Taka raczej płaska, wiecie, bo masz żadnych... żeby się kurz zbierał. Tak, bo nie chce mi się tego sprzątać, nie? A odkurzasz tam nie jeździ, którego Marek pilnuje notabene. Ale chciałabym, żeby były właśnie takie proste, obły bez żadnych żłobień, tam takich rowków, roweczków. No też ciekawie wyglądają żłobienia, a ja już, słuchajcie, w ogóle popłynąłem i myślałem, czy nie dać... Ale to nie będzie, by nie pasowało. Zaczyna się. Nie, dobra, ja już nawet nie kontynuuję tematu. Ale wiecie, takie listwy na górze, ale nie. Zatem to taki był głupi pomysł, ale na całe szczęście nie będzie wdrożony. Natomiast te listwy, powiem wam, spoko wyjdą. Ja jeszcze, no wiadomo, jak będziemy tapetować we wtorek, no to listew jeszcze nie będzie, więc będę docinał do tych listew, co jest i nawet lepiej, bo będę miał trochę miejsca po tym, żeby fajnie klej dać do ściany i na tapetę. Pani o tym, że, panie, panowie, że do tapetowania powinno się demontować listwy. Ale one są przyklejone na stałe i ja bym wyrwał z tym, ale teraz to już nie ma wyjścia. No teraz są po ptokach, jak to mówią. No, ja wiem. Wiem wam, że jak tu montowali tapetę, to nic nie było demontowane, elegancko docięte, także wiecie, no. Ale to już wprawa, nie? Wprawa i... A tu dopiero pierwsze trzy kawałki, więc wyszło jak wyszło. Natomiast... No i tak nieźle. Nie, ja powiem wam, że jestem zadowolony, chociaż można by się było dopatrzeć, aczkolwiek Marzenka tu też znalazła, nie? Ale to i tak jak mówiliśmy, to wszystko zniknie z czasem i będzie... Tu też jest wiele. No ja wam coś pokażę. Kiedy były montowane? 2 lata temu ponad, nie? Te żaluzje. Ja sobie obiecałem, że ten kabelek zniknie, będzie schowany. Tam kabelka nie widać, a tu kabelek wisi drugi rok. Ale to tak jest już potem, nie? No ja już to wielokrotnie mówiłam. I jeszcze wiele takich rzeczy jeżeli było. Jeżeli czegoś nie wykończysz od razu, to potem to zostaje i mieszkasz z tym. I po prostu staje się to tak, że ci przestaje to przeszkadzać. No, bo tego nie widzisz po prostu. Nie widzisz tego i po prostu tam niedorobiona listwa, tu niedorobiony kabelek. No, ale... A to jeszcze wam coś powiem. W łazience połączenie podłogi, kafelki i panele, nie? Miał być też pociągnięte silikonem. Jeszcze nie było okazji. Ale jak będzie remoncik łazienki, to znaczy remoncik łazienki, malowanie sufitu kiedyś, bo trzeba będzie, no to wtedy to zniknie. A tu proszę bardzo, pełnia szczęścia, relaks pełny. Róbcio, dywan, George go pilnuje, chociaż nie wiem kto kogo. Rupert nawet ma mokre wąsy, bo chyba wodę pił przed chwilą. No, także tak panowie spędzają. My też już powoli się z wami będziemy żegnać. Miłego wieczoru, dobrej nocy. Widzimy się już jutro. Teraz chyba wpadnie herbata, albo i nie wpadnie herbata. Boję się nawet, nie chcę, powiem wam szczerze, ale lekko no, mnie... Dzisiaj wyjątkowo mnie plecy bolą, ale nie wiem czemu. No Marek, takie schylańsko, takie wiesz, gimnastyka. No ciekawe, co jutro waga pokaże. Dobra, dobranoc do jutra. Dobranoc. Dobry, niedziela, 26 listopada. U nas za oknem trochę śniegu. Nie wiem jaka temperatura, za chwilę sprawdzimy. Uwaga, uwaga, całe... Oj, coś nie działa. Widziałeś, ma... Wszystko jasne, przełączyło się. Nie, coś szwankuje, albo bateria słaba jest. No nie wiem właśnie. Było minus... Który to jest kanał? No nie wiadomo, który to jest kanał. Minus 0,4. Możliwe, że jest bateria słaba, muszę zmienić. Chyba coś nie halo z bateriami, ale dobra, to się sprawdzi za chwilę, proszę was. Dzisiejsze śniadanie, ale dla króliczków, wersja... A już tam już nie ma pietruszki? Bo tam chyba była pietruszka jeszcze w lodówce. Tak, jeszcze jest. To muszę im dodać trochę zielonej pietruszki, bo też lubią króliczki, więc... Będzie takie coś, George już tu proszę wyczekuje, Marzenka jakieś tam ogarnianie robi. Róbcie w klacie, no ale cóż. A co, ja dzisiaj będę jadł na śniadanie, powiem wam szczerze, nie wiem. Na pewno nie będzie jajecznicy, bo widzę, że już kuchnia nawet nic nie zaproponowała w tym stylu. No dobra, coś będzie w każdym razie. Natomiast zanim śniadanie, zanim wszystko, trzeba iść w niedzielę to na wagę. Co też za chwilę uczynię. I słuchajcie, jeszcze dzisiaj zmiana planów, bo się okazuje, że jarmarku nie ma w Żorach od piątku. Właśnie jedna obserwatorka nam napisała, że nie mamy. No ale skąd to się w ogóle wzięło, że myśmy... Dziękujemy, ja nie wiem. Skąd nam się to wzięło? Nie wiem. Także dzisiaj nie wiem, gdzie będzie jarmark, może nigdzie nie będzie właściwie. A zobaczymy, Marek, mam prośbę do ciebie. Tak? Ponieważ dzień nie dobry. Mam drabinki, dzień dobry. I nie jestem w stanie schować sobie wypranej pościeli, bo tam tak u góry jest pościel. Tak, a drabinka w remoncie.
Tak, także jak sobie zjesz śniadanko, tam się ogarniesz i tak dalej, to wtedy możesz tam... Dobrze, to będziemy chować pranie. A tu proszę bardzo, użyłem jeszcze kuliczką pietruszki trochę i będzie sikalafon. Dobra. Także dzisiaj widzicie, ma zmianę planów. Ja rano wstaję, wiecie, święcie przekonane, że jedziemy do Żor. Michaśka też wczoraj już, że jedziemy do Żor. A Marzena nagle nam mówi, że, znaczy, no, że nie ma jarmarku w Żorach. Dobra, znajdziemy. Ale widziałaś na zdjęciach, że ładnie wygląda. Pięknie, wszystkie jarmarki są tak piękne. Bo już dużo światełek wszędzie, kolorowe. Tak, kolorowe światełka, jakieś girlandy, a jakieś karuzele. Także każdy jarmark ma swój piękny klimat. No to co, nic nie pozostaje jak czekać. No nic, życie wszystko weryfikuje, ja idę do łazienki. Jeszcze mi tylko... No po drodze poszewkę potrzebuję, bo odkryłam, że jedna była ubrudzona. A z góry? Tam. Tak, z góry i... Ale to świetnie to rozegrałaś, bo powiedziałaś, że mogę posiadać kiedy chcę, a teraz mam i tak wchodzić na góry. No jejku, bo chcę założyć poszewkę, bo odkryłam, że ona jest ubrudzona przez George'a. A to gdzie on tam się szlajał? Ale to może być jeszcze z zamierzchłych czasów. Nie, bo były prane niedawno. No były, ale... George'uś. A Parek siedzi i coś melo tam. No i po prostu ma, wiesz, bardzo luzackie podejście do tego. Jak tam, George'uś? Gdzie to króliczek? Tam znowu było uszka, co? Za chwilę będzie śniadanko, tylko się zagrzeje, no. Dobra, to idę po tą... poszewkę i jeszcze pościel włożę do tego, a potem mogę ważenie. Mogę ci, podam ci. I tak to się kończy potem. Wiecie, niby tylko poszewka, a co się okazało? Że jakieś generalne porządki i taki kapelusz został odnaleziony. Co niektórzy może kojarzą, ten kapelusz idzie do ładnego wyczyszczenia, bo się skurzył lekko. A ile koszul znalezionych? Tak, koszule, kapelusze. No, powiem... ja myślę, że ty zaczniesz chodzić, taka ładna. Takie różne wzorki, paezli, także no... Mam nadzieję, że coś wskoczy. Jak będzie wyglądała? No ładnie! Tobie lepiej pasuje, bo ja to James wyglądam... Błąd? Błąd. Ale ja to wyglądam kiepsko. Nie, no to jest typowo męski kapelusz, aczkolwiek... Kobiety noszą męskie. O nie, no tak się nakłada, czekaj. No tak. Tak. Nie, tutaj jest metka. No to tak. No tak, tym... Kłaniam się Państwu. Wiesz, dobra. Co mi się przypomina od razu? Nie? Dyrektor nasz do szkoły. A! O, nasz pan dyrektor fan zawsze... kapeluszu. Tak. Kapeluszy, przepraszam. Kapeluszy i w kapeluszu zawsze chodził, jak już było chłodniejsze dni. No. Kapelusz kapeluszem, czas na śniadanko dla króliczków, proszę bardzo. Panowie. Zobaczcie, jakie Marek ma piękne... koszule, różne. No, ale wiesz. I to jest część tylko, nie? Nie chcesz mi chodzić. Nie no, zostawię, bo wiesz, nie, ja zostawię. Nie jestem fanem, ja słuchajcie, jestem fanem chomikowania. To jest taka ładna krata. No ta jest inna, no ta. No wszystko jest, wiecie, tylko... Gdzieś to tam leżało w czeluściach upychu. Marzenka nieźle upchała. Jasne, Marzenka, no zobacz tą. Tam się kojarzy z serwetą taką. Tam gdzie na obiad chodziłem niekiedy. No. Do Jeffsa. Ale bardzo ładna jest, super, podoba mi się. Prasuję ją i będziesz chodził. Ta jest też ładna ta krata. Ta? Ta średnio. Ta, mnie się ta bardziej też podoba. O, na vlogmasach znalazł. A że w tym roku będą wyjątkowe miejsce nagrywane, no to w ogóle. Wyjątkowe? No oczywiście. Dobra, panowie. O, róbcio wyskoczył. O, widzicie? I od razu, za co się biorą króliki? Koperek. Za koperek. Po prostu to są fani koperku. A teraz, oj, jeden koperek na pół. O, no George. Wygrał. Tam jeszcze jest, zróbcie spokojnie, ale jak przyciągali. Wiecie, jakie są kwestie żywieniowe, to już nie ma przyjaźni. To już jest nerwowo potem. Dobra. Panowie jedzą swoje śniadanko, ja za swoje, ale co to chyba będzie jakaś kanapka i chyba będzie z łososiem. Mamy jakąś bułkę? Chlebek jest. A chlebek też może być. Także biorę się za nic. Ale muszę tu jeszcze wam pokazać, bo masz wać w końcu. Nie za chwilę, bo... Zupa ogórkowa. Się... Matko, ile ja nam czekałem. Na rosole sprzed tygodnia. To ale ona jest... chodzi już sama, czy jeszcze nie? Nie, jest bardzo dobra. Rosół był, no pachnie bardzo rosół ładnie. Był dobry. Do tego jarzynka, pietrucha, troszkę kleks śmietanki i jutro będzie jak znalazł, bo jutro Marek zostaje w domu. Będzie już obiad gotowy.
Tak. Praktycznie, no zobaczę, co do tego wymyślimy. No bo jutro będzie kontynuacja, nie? Tak. Pro. Tak. Jak już pewnie zauważyliście, wpadły dwa nowe przepisy z serii Święta z Marzeną i Markiem. Jak na razie wszystko takie na słodko, z racji tego, że jeszcze nie jest grudzień, wiecie, to nikt nie będzie gotował w domu kapusty na święta z grzybami. W każdym razie to też się pojawi, też przypomniałem, to wszystko można sobie znaleźć, odszukać, ale stwierdziliśmy, widzicie, zahaczyłem. Stwierdziliśmy, że tak będzie dużo łatwiej przypomnieć Wam w postaci wyróżnionej relacji, także zapraszamy do śledzenia na bieżąco, tam są cztery słodkie przepisy. No jeszcze musiałbym chyba dołożyć te ciasteczka, co upiekliśmy, proszę bardzo. Też pasują świątecznie. Też świątecznie, jak wiecie. A już popatrzcie, ktoś tu... Smakowało. O, proszę, jakie maleństwo. Jakie maleństwo. No mało zostało, no co. Jak one pachną. Pyszne są. Taka choineczka. A wiecie, że to można jeszcze sobie przyozdobić. A no to już jest. Na zabawę z dzieckiem, polukrować, poprzyklejać różne koraliki, tam gwiazdeczki słodkie. Także muszę Wam jeszcze przepis na... Także dzisiaj jeszcze dołożę te przepis na te pyszne ciasteczka orzechowo-cynamonowe. Jak na święta, jak z nas. A w ogóle podsyłacie nam zdjęcia, niektórzy marzą, mówi, matko, jakie fajne zrobi. No i o to chodzi. Macie mieć jeszcze ładniejsze niż nasze, bo myśmy taką bazę zrobili. A jak przydekorujecie, ja już... Udekorujecie, nie? Udekorujecie. Ale faktycznie robicie bardzo fajne na podstawie naszych no, przepisów. Patrzcie. Ja jeszcze mam teraz rozkminę taką, jaki kolejny przepis wpadnie. Bo w sumie to mam takie trzy. Uwaga. Flaczki. Obiecuję. Dwa. Sałatka śledziowa. Śledziki, no, bardziej pod święta już by to podchodziło. Pod święta. Albo jakieś kartofelki zapiekane. Też mam taką, wiecie, że jak zostaną z obiadu kartofle gotowane... Wiesz, a kiedy flaczki by było dobrze zrobić? Na okres między świętami a Sylwestrem. No bo flaczki na Sylwestra. No nie wiem, nie wiem. No także, no chyba, że jeszcze jakąś rozkminę wrzucę i tam burza mózgów coś mi podpowie. No słodkie już nie było trochę. Ja myślę o śledziach, tak szczerze mówiąc, ale... Jak widać, kolejna zmiana planów, tego nikt nie przewidział. Mianowicie Marzenka szukała i co znalazła? Że jarmark jest... W Rybniku. A potem jeszcze kilka osób pisało, że zapraszałem do Rybnika na jarmark. No więc co? Dużo nie trzeba było. Chwila, moment, zebraliśmy się i jedziemy do Rybnika i Was też zabieramy do Rybnika. Powiem Wam, że pierwszy raz w życiu będę w Rybniku na jarmarku w ogóle. Jeszcze nigdy nie miałem być okazji. Jestem ciekaw, jak tam będzie wyglądało. Byliśmy tam kiedyś, chyba z 3 tygodnie temu, nie? Jak się nie mylę, czy jakoś dwa. I było bardzo przyjemnie, bardzo sympatyczny ryneczek, także dzisiaj zobaczymy go w nieco innej odsłonie, mianowicie w odsłonie takiej, wiecie, świątecznej, jarmarkowej. No, jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Także jedziemy, ale najpierw jeszcze po drodze zahaczymy o nasze mieszkanie, z racji tego, że musimy sprawdzić m.in. szerokość listew i muszę zabrać suszarkę. A ktoś powie, po co ci suszarka? No to już do tapetowania. Jak jutro przyjdą, to trzeba będzie tam w tych narożnikach znowu pozaginać tą tapetę, a tą tapetę się najlepiej zagina, jak się rozgrzeje suszarką. Taki patencik. I ja Wam powiem, że ja wczoraj też robiłem te łączenia, nie? I bardzo ładnie się to, wiecie, jest taki plastyczny ten materiał się robi. Mnie się tak grzewa, bo to jest plastik, troszkę i... Tak, a suszarka ma takie ładne ciepło, wiecie, nie za mocne, nie za słabe. Bo jakieś opalarki albo coś, to by mogły po prostu zniszczyć tapetę. A suszarka idealnie się nadaje. Już była zresztą wypróbowana tu, jak robili ten narożnik przy łazience. A teraz jutro będzie dużo tych narożników, bo przy każdym oknie po dwa. No więc trochę dłubaniny będzie, więc biorę suszarkę. Mierzę, co mam mierzyć i jedziemy do Rybnika, a Wy razem z nami. I powiem Wam, że pogoda się zrobiła, o, piękna. Błękitne niebo nagle przyszło. Znaczy przyszło, rozeszły się chmury, bo sypało śnieg przed chwilą, a tu proszę bardzo. Dotarłem na miejsce, to teraz czas na pomiar szybki. I powiem Wam, że faktycznie jak patrzę na tą szparkę, to ona jest dosyć pokaźna. Ale już Wam pokazuję, co i tu, proszę bardzo, i ile tu jest? Ponad 2 cm. Niedobrze. 2,5 by musiało nawet być takiej szerokości listwa. Te są dosyć szerokie, te brązowe. No i nie wiem, co tu teraz wykombinować, szczerze powiem. Ajajaj, się narobiło. No, muszę poszukać takich szerokich listew tu. Ewidentnie. Bo tu
Tu już myślałem, że jest duża, a tu jest ile? 1,5, 1,5 cm, a listwa ma 1,8, więc idealnie kryje. A tu jest problem. No. Coś trzeba będzie wykombinować, bo by była 2-milimetrowa szpara i to by wyszło słabo. Dobra, nic, zbieram się i jedziemy. Wystarczyło wyjechać trochę za centrum miasta. No i popatrzcie, jaki piękny śnieg na poboczach. Nie, ładnie się to prezentuje, taka... Do tego to błękitne niebo, słońce i ten śnieg, no wygląda to obłędnie. Zimowy bajka. Krajobraz. No, pięknie jest. A jeszcze 2 tygodnie temu, jak jechaliśmy, to była piękna, złota polska jesień, nie? Matka, jak to idzie. Piękna polska zima. No, podobno w górach jest ładnie. No, na Kasprowym minus kilkanaście stopni już. 14 czy 17 jakoś tak, nie? A tu proszę, piękne kominy w oddali. Nie wiem, czy tam widzicie, ale wam przybliżę. O, jest. No, śląski piękny krajobraz kominowy. Chociaż teraz już jest dużo mniej kominów niż kiedyś, nie? No, kiedyś tam sporo więcej było. Były huty, nie, no właśnie. Ile tam było kominów, jakiś syf. My już na miejscu, powiem wam, zimełko jest, jak nie wiem co, szaliczek, obowiązkowo. Marzenka też zapakowana. Ale nie wzięłam rękawiczek. Z ledwością oczy widać. Tak? Tylko mi Haśka, jak to w tym wieku... Ale nie ma zimno, tylko nie wracam. Wiecie, szaliki, czapki, czapka to w tym to wieku już to już... teraz, wiecie, no... Ale to samo mieliśmy, Marzena. Ja pamiętam, że jak byłem piękny i młody, to wiele lat temu, to czapka to po prostu... Nie, no gdzie to kto czapkę założy, jak nie? Jak ja wyglądam w tej czapce? Jak, no właśnie, a teraz to powiem wam, do maja jak nic ta czapka będzie gościła na mojej głowie. Mhm. Także idziemy, jest przyjemnie, powiem wam. Chłodno, ale przyjemnie. No i powoli, powoli zbliżamy się do rynku w Rybniku. Już słychać w tle, jak muzyka do nas leciła. Ojej. A, to tam, ja myślę, że za mną. Aha. No i proszę bardzo, ten rynek. Występy, chodźcie, zobaczymy. O, jak kolorowo. Ale on się kończy chyba dzisiaj, nie? Czy nie? Tak, jest, czekaj. Nie, on trwa. Do 23 grudnia, to co wiem. To ja myślę, że jakiś krótki jest. A dzisiaj jesteśmy, czekaj, 26 listopada. No to tu mamy od 16 do 20 różne atrakcje. Dobra. Idziemy. Popatrzcie, jak zapełniony rynek. A jeszcze 2 tygodnie temu zupełnie inaczej się prezentował. Wow, widokowe. No pięknie. To idziemy na jarmark. Pierwsze stoisko, miody, świece, pszczelego wosku, proszę bardzo, różne cudawianki. Idziemy dalej. Tam scena, już coś się dzieje. O, soki owocowe, popatrz. Oleje. No ja bym kupił taki sok, nie? A potem? No. Bo nie mamy. O, jaki piękny widok choineczki. Ale chyba na większości jarmarków, jak są choinki, to one dopiero 1 grudnia zostaną odpalone, nie? Ale te takie duże. Tak mi się wydaje, te duże. No na przykład tutaj... O, tu jest. No jest już przystrojona, ale jeszcze nie jest załączona. Dobra, to teraz idziemy dalej. My jeszcze chwilę poczekamy, aż się ściemni. Wtedy będzie się na pewno dużo lepiej prezentowało. A teraz idziemy coś wszamać. Obiadek. Która godzina? 16. Wypadałoby coś zjeść. No już byliśmy tu 2 tygodnie temu i bardzo nam smakowało, więc idziemy do środka. Dobra, za chwilę zobaczymy, co zamówimy. No pizzy raczej chyba nie będę brał dzisiaj, tak mi się wydaje. Tuńczyk ostatnio był bardzo dobry. No nie wiem. A zupkę jakąś bierzemy? Na rozgrzanie? A masz coś, że tak powiem, bo ja tu jeszcze się nie ogarnęłam. Krem pomidorowy na przykład. Czyli jest krem pomidorowy. To nie, ja nie. Nie, no to chyba też nie było. To... Ja chyba wejdę w pizzę. Tak? Bo ja nie wiem. Bo ostatnio tak smakowała, tylko zapytam, czy jest... To Marzenka wybiera pizzę, a ja nie wiem, co wybiorę, ale oczywiście wam pokażę, co wybrałem.
Marzenka już Ginger Paradise zanurzyła się w aromatach. A u mnie, słuchajcie, na pikantnie, bo jest podobno chili i jest pieprz czerwony. Sprawdzimy, co to za smak. Podobno pikantna, dobra herbatka. No, dobra, jestem ciekawy. Wszystko. Tak, ja tak samo. Cynamon. To wtedy dobrze wchodzi. Jeden. Ginger. O, proszę, z goździczkami, jaka ładna. No, żurawinkę też wrzucę. I to też wrzucę. A ja wam teraz pokażę wersję szybką. Tak? Biorę. No, o, widzisz. Dobra, miało być szybko, ale dobra, laseczka uciekła po prostu. No jest, a bo tu jest laseczka. Jeszcze potem miód i pijemy. Jeszcze nie, tak. Idealna na dzisiejszy dzień, bo ja będzie chyba mega rozgrzewająca. Ale ja wam powiem, jak przechodziliśmy tutaj, tak, przechodziliśmy przez rynek tutaj w Rybniku, mijaliśmy jarmark bożonarodzeniowy i słuchajcie, takie zapachy, pierwsze jakie mi się rzuciły zaraz w nozdrza, to grzaniec. A podobno jest bezalkoholowy też. Właśnie, podobno jest bezalkoholowy, muszę zapytać. Jak będzie, kupujemy. Tak. Bo ja też nie lubię alkoholowego. Nie? Nie, bo potem mam fazę. Dobra, jedziemy z miodem. Pierwszy raz piję herbatę czekoladową i powiem wam, smak niesamowity. Marzenka już tu ma nerwa, bo zamówiła sobie imbirową. Nie, moja też jest bardzo dobra, bardzo ale dobra. Imbir jest taki zupełnie, wiesz... Ja wolę takie cytrusowe, odsłony. A tu bardzo ciekawe połączenie smaków. I ja już w internetach będę szukał tej herbaty, bo na pewno muszę ją gdzieś kupić. Zresztą tą herbatę, co używamy w domu, też ją wyczaiłem w jednej z restauracji. Pyszna jest ta herbatka moja. I kupuję już od ładnych paru lat. No, ta też jest dobra. Pycha. A jak wygląda? Wygląda jeszcze lepiej niż smak. Nie no, smakuje jeszcze lepiej niż wygląda, bym powiedział, tak. Bardzo, bardzo ciekawe połączenie smaku. Czekoladowa herbata. Marzenka już kroi swoją pizzę. Ale... Nie ukrywam, że spróbuję kawałeczek. Tak, pyszna. Znaczy pyszna. Pięknie już pachnie i na pewno będzie pyszna. Ale nie powiem wam, jak ona się nazywa, bo to jest skomplikowana nazwa. A ja wam powiem, jak się nazywa moje danie? Tuńczyk. Grillowany. Bardzo ładne kawałeczki. Ostatnio jadłem, no, bardzo mi smakowało. Wygląda, no. A to są, słuchajcie, tak jakby kotleciki z cukinii, nie, z bakłażana, przepraszam. One są rewelacyjne, to jest panierowane i chyba na głębokim oleju smażone, tak mi się wydaje. Może byśmy kiedyś odtworzyli. Ale bardzo fajnie to smakuje, powiem szczerze. Także bierzemy się za jedzenie smacznego, do tego oliwka, pychota. A to jest ser. Węcona mozzarella. Mozzarella. Smacznego. Chyba tak. Na podsumowanie dzisiejszego obiadu, popatrzcie, jakie piękne desery, tiramisu, no ładnie się prezentuje, nie można powiedzieć. Bardzo, a tu Marzenka. Turtino gelato ciliegia. Dobra. Ale daj, spróbuję, to jest chyba sorbet. Sorbet truskawkowy, czy nie? Chyba tak. I tak wygląda przynajmniej. A tutaj u środku chyba coś wypłynie. Płynna czekolada może, no to co, spróbujemy. Tak. To Marzenka, proszę bardzo, pierwsza. To ja mam pierwsza? Oczywiście. Wow. Jakby wiśnia była, ale albo czekolada. No, ale Marzena... Ona jest, to jest tak, chrupiący deserek z zewnątrz, a w środku taki płynny. No, bardzo to już wszystko wiemy, jak Marzenka nie lubi deserów. No i czas na drugi. Dobra, teraz drugie spróbowanie. Po prostu Marzena. No Marek jeszcze w zasadzie nie okazji zjeść. Trzyma telefon. Tiramisu. No to bo taki klasyczny smak będzie. Dobra? Pyszne. Ale na dzień dzisiejszy chyba wybieram tamtą. Tak? Znaczy podzielimy się, nie? Pewnie. Także tu za chwilę Michasia sobie próbuje, a ja spróbuję tego tiramisu. Bardzo dobre. Jak kawał, to od razu na bogato, nie? No, musiałabym kiedyś zrobić taki tiramisu. Przepis. A propos, zrobił się pomysł dobra na przepis, który chyba już jutro nagramy. Jutro? Jutro. Kotlety. Z bakłażana. Powiem wam, rewelacyjny smak. Ale to też bardzo dobre. Pycha. Czym jemy, bo w końcu ten jarmark. Ale zanim jeszcze jarmark, słuchajcie, bo marzałem wyciągnął i spróbuj, jaki ten sorbet ma smak. No, nie spróbuję.
truskawka, malina. Chociaż chyba już bardziej malina bym powiedział. No. No i muszę spróbować tej czekolady, powiem wam, bo to jest podobno najlepsze. Przepadniesz. Dobra, kawałek zwykle na bogato. Smakuje. Dobra. Bardzo dobre. Także bardzo dobre deser. No, ten jest chyba lepszy niż tiramisu. Tiramisu jest przepyszne, ale to jest rewelacyjne. Tak brakuje czekolady, słodkości. Pyszne. Po pysznym jedzeniu ulala. Chyba coś się tu rozpoczęło. A, tu są pokazy, właśnie. To teraz idziemy. Wystraszyłaś się? O, tam potem muszę iść, widzisz, załatwić jedną sprawę. Tak? No. Coś tam załatwiasz? Choinkę, nie no, żartuję. Ale tu pachnie. Matko, człowiek najedzony wyszedł, a tu takie zapachy go od razu otaczają. No pięknie jest. Ale ile ludzi teraz, nie? Którędy idziemy? A, idziemy, słuchajcie, na skróty. O, koło, diabelski młyn. Malutki, ale bardzo ładny, kolorowy. Tu chyba można przejść gdzieś. Albo nie, nie, tu nie można przejść, nie ma tak łatwo. Tu jest jakieś przejście. Gdzie idziemy? Idziemy tam? No idziemy, idziemy, Marek. Kubeczki od koloru do wyboru, aczkolwiek powiem wam, że nic świątecznego, tylko postacie z bajek, z filmów, samochody. No ale tu jest klimacik, ładny podusie, miś, ten pierniczek. A tu też jest akurat cudawianki. No czekaj, zaraz się to przejdzie. Dobra, gdzieś mi Marzenka uciekła. Aha, tu chyba widzę ją. No i co tam ciekawego jest? O! Chojki. Tańcząca choinka. No i jeszcze jest wspinający się Mikołaj. I tu jest Mikołaj akrobata. Tutaj dzieci chyba zatrzymują się na drzwi. O, kuzynostwo George'a. I Rybcia. No i coś, co muszę kupić, mianowicie, tak jak już mówiłem ostatnio, z każdego jarmarku przywiozę pierniczka, którego zawieszę na choince, ale nie wiem, co wybiorę, szczerze powiem. Ja wam pokażę. Tam na rogu było chyba coś takiego, nie? Kojarzę. Ale takie też kojarzę. Tylko i chyba inne postacie, nie? No tu z minionkami. Dobra, coś tu wybierzemy ciekawego i wam pokażemy potem. Pierniczki kupione. Potem idziemy dalej. Jaśka prowadzi. A ja też nie wiem, gdzie idziemy. Idziemy przed siebie szukać mamy. A tu jest mama. A jeszcze tu jest śląskie smaki. O, tu słuchajcie, jest na bogato. Piłbacha. Bardzo ciekawie to się prezentuje. No. Bardzo ciekawie, ciekawe wyroby. Tutaj polędwiczki, szyneczki. Ładne, nie? Nie wiem, gdzie mama jest. Proszę bardzo, i decyzja zapadła. Taka polędwiczka się pakuje i szyneczka też się pakuje. No i nie mogło zabraknąć ozdób. Chociaż skromnie, szczerze powiem. Ale co mi też... Będzie więcej? A, to początek, dlatego. A chyba, że tak. No ale bardzo ładne. Takie ruszyczki. Coś takiego od koloru do wyboru. No to miło. No i proszę bardzo. Rzut oka jeszcze na jarmark. Powiem, że tym razem na jarmarku zakupy zostały poczynione dosyć pokaźnie, Marzenko. No, Marek, ja ci powiem, na bogato. I wędlina. Ale jaka, dobra. I soczek.
Syrop, przepraszam. Pierniczki. No i tyle. Ale no, szyneczka wpadła. Tak. Swojska. Bardzo fajnie wygląda. Polędwiczka. I kiełbaska. Degustacja będzie dzisiaj chyba, co? Nie, no musi być, słuchajcie, i kiełbaska. Tak na spróbowanie jeden kawałeczek kiełbaski, bo jakoś nie ale wiem. Ale swojskie, powiem wam, że było stoisko z Koszęcina. Śląskie państwo, smaki? Tak? Takiego? Śląskie smaki, no znaczy to jest ogólnie nazwa takiej tej wódki, ale z Koszęcina wyroby i dziczyzna, ale myśmy weszli, wiecie, wieprzowinkę. Wieprzowinkę, nawet była dziczyzna. Natomiast powiem wam, że pachniało nawet na tym chłodzie. Także musi coś z tym być. A tu jeszcze jakieś się ostały dwie budki. Tu mamy sery z Podhala. Tu też są ten. Miodziki, tak. Miodziki różnego rodzaju. To już tutaj, o, sok z malin. Akurat kupiliśmy trochę inny, ale bardzo ładnie się prezentuje. Dobra, to idziemy dalej. Na koniec naszej wizyty w Rybniku. Jeszcze przyszliśmy po pieczywo na jutro. Świeże pieczywo, proszę bardzo. Nie tylko pieczywo, można kupić różne rzeczy. Kawki się napić, zagrzać przy okazji. Tak, dziwno. Tak, ale zobacz, ja tu widzę wzornik, jakiej grubości chcesz kromki chleba. No, to jest fajda. 12 to już jest fajda. No, fajne. Nie widziałem takiego czegoś jeszcze nigdzie, powiem wam szczerze. A tu proszę, dobra. Wróciliśmy do domu, no i czas, żeby zaprezentować dzisiejsze łowy. Znaczy łowy. No, dobra. Otóż zaczniemy od pierniczka, proszę bardzo. Nie, jeżeli chodzi o pierniczki, to powiem szczerze, że ten wybór był, ale nie był jakiś taki duży jak w Katowicach, nie? W Katowicach było tego dużo więcej. To jest większy ten jarmark, nie? Ale ładny, taki Renifer Rudolf Marek, o. No, jak ma czerwony nos, to tak. Taki syrop malinowy, no powiem szczerze, próbowałem go, bo pani dała na spróbowanie, taki bardzo klarowny on jest. Można powiedzieć jak kupny butelkowy, ale w porównaniu na przykład z tym, który kupujemy w Zakopanem, tam jest taki nie, zupełnie inny. Ten syrop, no, ja mam takie wrażenie. No i tu słuchajcie. Właśnie, nie, może zrobić żurawinkę. Teraz popatrzcie. I patrzcie, kto się od razu pojawił. No, Marzenka. No. Bo tam te Rudolfy i pierniczki mnie nie interesują. Dobra, ty już się zaprezentowałeś. Ale czekaj. To jest polędwiczka, ale w przekroju jestem ciekawy. O, dobra. No, powiem wam, bardzo ładny kawałeczek. Pachnie niesamowicie. Bardzo ładny kawałek. Widać, że nie jest szprycowane. Słuchutkie. Ale dosyć słona. No jest słona, no bo ona nie, wiesz, konserwowana naturalnie przez peklowanie. Peklowana. Także soli narąbane równo, ale dobra. Teraz mamy kiełbaskę swojską. No też ładnie. Tłusta. No ale tu już widzę. No ale wiesz, co jest główne. Ale, no, ojej, ale tłusta. Ale smak jest. Wędzenie czuć takie. No ale dosyć tłusta. No i szyneczka. No i spróbujemy dupkę. No też ładna, nie jest ten szprycowana, bo to od razu widać, nie ma tych pęcherzyków takich. Proszę. Konsumatos czaczoc. Ładnie się tutaj kruszy. Jest krucha. Sucha. I ten smak wygrzewa. Dobra. I wędzonkę czuć, smak wędzenia. Bardzo ładna. Nie ma wody. I wiecie, często bywa w sklepie, że jak się przyjrzycie, to przy tym przekroju macie takie szpikulce, znaczy takie dziureczki, nie? I to takie pęcherzyki, jakbym powiedział. Nawet dziureczki widać. I jest mokra. Jest mokra bardzo ta szynka. A to naciśniecie i suchutka. No, naprawdę powiem wam super. Ładne kawałeczki. Taka swojska, uwędzona pachnie. Z Koszyncina, ale ta kiełbaska... Taka mi jest podejrzana, chociaż może to jest. Ale taka, są też tłuste kiełbasy, no to akurat w przypadku kiełbasy są zwolennicy różnego. No, tu z mielony jest ma dużo słoninki też do mięska. No ale to mnie z tych trzech rzeczy najbardziej ta szynka podpadła. Najmniej słona. Najmniej słona. Polędwica też dobra. No, bardziej słona. Kiełbasa, no wiadomo. Zje się, wysuszymy ją fajnie. Co? Kobieto. Nie, najlepsza szynka. Widać. Wchodzi. Koniec. Dobra. Także prezentacja Marzenki. Teraz w papier ona ląduje. Tak. Także wiadomo, co jutro będzie na śniadanie. Będzie bułka. Zresztą też przywieziona z Rybnika, no bo Marzenka się kupowała. No ale to nie jest swojska, po prostu. Nie, no taki ale taki żarcik, dobra. Będzie z polędwicą i z szynką chyba. A dzisiaj jeszcze wpadnie
herbatka zimowa z tym syropem malinowym, który by mi teraz wyleciał z ręki, nie? I było wspomnienie ma syrop. Dobra. Polędwiczka, proszę. Marzenie nie smakuje, ale bardzo fajna, powiem wam. Średnio, ale ta szynka jest naprawdę super. Mi smakuje wszystko. Także widać, jak to jest. Marzenka zawsze mówi, że ona lubi wszystko, wszystko zje. Ale co jej bardziej zawsze smakuje? O. Papuś. Dobra. W papier zapakować i do lodóweczki.